Ciao wszystkim, tu Marysia i buongiorno! Dzisiaj robimy dzień po włosku! Ostatnio był dzień po amerykańsku, także dzisiaj będzie po włosku, bo czemu nie? Jest 10:09. Tu sobie śpi Vincent. Cześć kotku. A ja się dzisiaj po włosku ubrałam, mam czerwone gumki na włosach, ponieważ flaga Włoch jest czerwono, zielono, biała. Jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, ale zaraz to sprawdzę. Dlatego mam też białą koszulkę. Akurat to jest koszulka z mojego sklepu zwariowani.com, więc jak taką chcecie, to możecie tam kupić. Nie miałam nic zielonego, ale znalazłam zielone skarpety. I jestem mega głodna, więc trzeba zjeść jakieś włoskie śniadanie. Według tego, co napisaliście na Instagramie, to powinnam wypić kawę, czego nigdy nie robię, i zjeść croissanta, więc muszę iść do sklepu po croissanta, bo nie ma. I Maja miała zrobić kawę, bo my się już dzisiaj umawiałyśmy, kto co będzie robił, a ona chyba dalej śpi. No ale chodź tu, tylko na jedno ujęcie. Oto Maja, która właśnie wstała i idzie się umyć. Przywitaj się po włosku. Bonjour. Buongiorno. Fajnie, że wstałaś rano i poszłaś po croissanty do sklepu. A ty poszłaś? No, zaraz idę. Ale ja pójdę. Nie no, ja pójdę, bo zanim się umyjesz, ja jestem głodna. Wzięłam deskorolkę i pojechałam na niej do sklepu. Co prawda pisaliście, żebym pojechała skuterem, ale nie mam skutera. Poszłam do Biedronki, dorwałam croissanty. Chciałam się nimi pochwalić na filmie. I wtedy pękła mi siatka i wszystkie wyleciały na podłogę. Ale na razie to zignorujmy i o tym opowiem wam później. W końcu udało mi się kupić te croissanty, ale nie te z podłogi, i przynieść je do domu. Dobra, Maja, musimy cię przebrać, bo ty nie wyglądasz włosko, jesteś szaro-czarna. Poproszę coś zielonego, czerwonego i białego. No chodź do twojej szafy. Uwaga, zakrywam obiektyw, bo to co się tam dzieje, to jest istna paranoja. O, mam zieloną koszulkę. No to weź zieloną koszulkę. A co jest coś czerwonego? To jest świąteczny sweter. Na pewno masz coś czerwonego. Masz? Miałaś taką czerwoną bluzkę. One są takie brzydkie. No dobra, ja wyglądam jakbym była na wółek. No ale robimy dzień po włosku, poświęć się. To będę mówić, o, zrobię sobie bransoletkę. Nie, dawaj coś czerwone. No jak nie masz nic? Tu jest czerwony, to jest czerwony. To nie jest czerwony, tylko w płaski. No trudno, może być. Nie, to z długim rękawem. Jestem zawiedziona, naprawdę. Ja się poświęcam i wyglądam jakbym szła na wółek, a ona musi być na rewi mody. Zrób kawę. Ja chcę z mlekiem migdałowym. Była w Biedronce i poszłam po croissanty. I oczywiście wzięłam tą taką torebkę papierową z folią, ponieważ chciałam być ekologiczna i nie brać worka plastikowego. Jak widzisz, mam w worku plastikowym, więc coś się musiało stać. Zgadnij co? Rozwaliłaś. Tak! Idę sobie z tą torebką i nagle ziom i wszystkie croissanty wypadły na podłogę. Ja nie wiedziałam, że tak się da. Ja nawet jej nie dotknęłam, to po prostu tak wyleciało. Jakby tej torebki nie zgrzali od domu. A ja poszłam po nowe croissanty, więc te nie są aż tak ładne, jak chciałam, żeby były. No bo wybrałam wszystkie najładniejsze i one wypadły na podłogę. No i widzicie, musiałam być nieekologiczna, bo już się bałam wziąć drugą torbę papierową. Flaga Włoch. Tak wygląda. I czy powinnam sobie namalować flagę Włoch na policzku? Tak! To zawsze tak ładnie wygląda! Smakuje jak spalone płatki owsiane. Mogę jeść takie włoskie śniadanie codziennie. Ale obawiam się, że wagę to będę mieć taką bardziej amerykańską. Trzeba nazwać naszego kota po włosku. I my też musimy sobie wybrać włoskie imiona. Google. Puszuś. Gatto. To musimy mówić Gatto, a Vincent da się? Vincento. Vincento! 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 A imiona? Anna, Maria, Sara, Laura, Aurora. To ja mogę być Giuseppina. Czekaj, bo była w Dance Moms taka Giannina. No. To ja mogę być Giannina. Valentina. Valentina i Giannina, Boże. To słuchaj, Valentina, ja się idę poopalać, bo tak mi napisali ludzie z Instagrama. Ja idę robić tiramisu! Właśnie, trzeba gestykulować. Valentina, ja idę się poopalać. Giannina, idę robić tiramisu! Kocham ten dzień. Adoro questo giorno! Valentina? Vincento? Wypadł. Czekaj, bo kawa mi została.
Mam książkę. Książka akurat nie jest po włosku, ale nie oszukujmy się, nie potrafię czytać po włosku. Na razie znam jedno zdanie, więc będę czytać normalnie po polsku. Jeżeli oglądaliście na Netflixie film The Kissing Booth, to jest druga część, więc sobie ją poczytam, jednocześnie się opalając pod tymi chmurami. No cóż, nie wybieramy pogody, jest jaka jest, a ja się muszę poopalać. Ale nawet przez chmury się opala, więc słuchajcie, jest okej. W ogóle premiera tej książki była kilka dni temu, a ja właśnie te kilka dni temu obejrzałam film na Netflixie i nie mogłam się doczekać, co będzie dalej z tymi bohaterami, więc teraz sobie poczytam. Vincento poluje na muchę, a ja sobie tutaj czytam. Malujemy flagę Włoch na twarzy. Ej, czekaj, czyli ona się zaczyna od zielonego? Jak jest zielony po włosku? Grino! Chyba nie. Jak trzeba będzie dzisiaj jeszcze wyjść z domu. Z dwóch stron? No, jak na mecz. O właśnie, oni podobno lubią piłkę nożną. Mam nadzieję, że te farby nas nie uczulą, bo one mają chyba z 50 lat. To nie łaskacze. Boże, jak szybko. Może nie będę malowała z dwóch stron. To wygląda źle. O, wygląda jakbym się sosem paprykowym pomalowała. Ej, fajnie! Bella! Maja stwierdziła, że jej nie wyszło i to rozmazała i to wygląda jak Włoch, jak przegrali mecz i się rozpłakał. Nie wiemy, która z nas ma dobrą flagę, ponieważ mamy je na odwrót, bo ja robiłam sobie w lustrze, a Maja najpierw robiła sobie w lustrze, ale zmyła i ja je zrobiłam już bez lustra. I ja myślałam, że robię tak jak mi, ale chyba moje myślenie przestrzenne umarło. I teraz jedna z nas ma dobrą flagę. Czyli ty masz dobrze. Ja mam dobrze. Ty masz dobrze. Boże, ale jesteśmy głupi. Ciao w mojej kuchni, dzisiaj będziemy robić tiramisu z Vincentem. Miau. Ciekawe jak jest miał po włosku. A ja będę uczyć się jakieś italiano, canzone, czy canzone na moim piano. I z uwagi na moją miłość do domu z papieru będzie to bella ciao. Poproszę nuty. Powiem wam, że to wcale nie jest takie trudne, jak myślałam. Vincentino z Valentino. Valentina, głośno mów, jesteś w Italii. Najpierw muszę oddzielić żółtka od biała. Właśnie sobie uświadomiłam, że jedyny włoski akcent, jaki je znam, to jest ten ziom's out. Jesteśmy w Italii, czyli w domu. Mówuję, mija to palina. A więc wbiłam już tutaj 6 żółtek i do tego dodam 6 łyżek cukru pudru. Uno, cuatro. Okazało się, że Maji zabrakło ciastek amaretto do tego tiramisu i teraz ja muszę iść do sklepu z flagą Włoch na twarzy. Kiedy pada deszcz, musimy się pokłócić, ponieważ Włosi się cały czas kłócą. To jak mogłaś nie sprawdzić, że te ciastka są nie u nas w domu? Normalnie, mamma mia, to w ogóle nie. Ale flaga mi się rozmarzy, Valentina! Tragedia! No idę. Więc słuchajcie, idę do sklepu z flagą Włoch na twarzy. Okazało się, że nie ma tych ciastek, więc musiałam wziąć jakieś inne, ale były podobne i też z flagą Włoch, więc chyba się nadają. Co jest taki kogiermowie? Bella! Bianca! Fantastyko! Wow! Jeszcze jedna łyżka tego pysznego włoskiego sera. Będzie tiramisu. Madre mia, chyba tornado tędy przeszło. Valentina. Valentina zrobiła tiramisu i zapomniała, żeby to nagrać. No, ja jestem strasznie głodna, więc bella ciao. Jessica? Nie. Giannina. Giannina, mamma mia, przestań być taka upierdliwa. No i jestem głodna i musimy zrobić bruschettę, więc jak to się robi, bo ja nie wiem. Daj mnie 2 pomidory, 2 mozzarelle i oliwy. A może być uno i pół pomidora? Tyle jest. Mozzarella. Pani! Znaczy nie wiem, czy chleb to jest cokolwiek z tym wspólnego. Ale po hiszpańsku chleb to jest pan, więc panini. To musi być jakieś pieczywo. Przepraszam wszystkich, którzy znają włoski. Oliwa! Nie wiem, jak jest oliwa. Nie ma z czego się... Nie ma z tego wino? Wino! Słuchajcie, Włosi... Boże! Co? Co ja jeszcze chciałam wziąć?
Gdybym to ja oglądała ten film, to ja bym już miała nas dość. Ile okruszków z ciastek! Mamma mia! Maniu, wyjmij kieliszki. Czekaj, bo to jest jedno całe ciastko. O! Włosi pił wino, więc będziemy pić sok. Mi się na przykład Włochy kojarzą z takimi wielkimi plantacjami winogron i taką zielenią i gorącem. To wygląda naprawdę włosko. Ej, to mam kolory włoskie! Ej no! Ja już wiem, skąd jest flaga Włoch. Mozzarella, pomidory, bazylia. Pokrój chlebek. Panini. Czekaj, ja zobaczę, jak jest chleb. Pane! A panini? Co to jest to panini? Kanapki! A jak są żabki? Crostini. A jak jest szynka? Prosciutto. Serio? No! Czyli szynka prosciutto to jest szynka. Ser cheese. Woda water. No jest taka woda. Ile chcesz kromek? Trzy, jestem głodna. Jak? Zaraz ci powiem. Lupo! Jestem głodna jak lupo. Dobra, zabierz tą szmatę, ona jest brzydka. Uno, kromka. Dułe kromkę. Dobra, to tak łatwo nie wyjdzie stąd. Wymyśliłyśmy, że zmienimy nazwę kanału na jeden dzień, na paco. I ludzie się będą zastanawiać, o co nam chodzi. Ale ja się, boję się jednej rzeczy. Bo czasem jest tak, że jak zmienisz nazwę czegoś, na przykład swoje imię i nazwisko na Facebooku, to później przez 90 dni nie możesz zmienić na nic innego. To trzeba się najpierw upewnić, czy można. No właśnie. O! Jak się odetnie to i to, to już nie jest spalone. No nie! Znowu nam się coś nie nagrało. Nie jest groźna po... Nie ma czegoś takiego. Saluty! Jak się nazywałaś? Gianina. Prawie jak Grażyna, tak ciężko zapamiętać. W którym jesteś sobie przekonana Grażyny? No to ja samo syrap, nie zaśmiałam się na G. I kończy się na A. I trzecia litera to też A. Jest dużo podobieństw. Ogólnie to włoskie żarcie jest bardzo dobre, ale chyba nigdy w życiu nie zjadłam tyle glutenu w jeden dzień. Na każdy posiłek mamy gluten. No, i to tak solidnie tym glutenem nas przyfasoli dzisiaj. Po jedzeniu we Włoszech czas na siestę, więc teraz będzie nasza siesta. To ja sobie muszę przynieść jakiś leżak. Gdzie jest leżak? Januszę, psujecie nasz italiano dzień. Pamiętacie tą ścianę? Mania! Teraz będzie ładniej, bo musiałam sobie przypomnieć. Dobra. To mów coś. Co ja miałam powiedzieć? Oto było Bella Ciao w moim wykonaniu. Bella Ciao ze złą flagą na policzkach. Ale no w sumie, czekaj, bo Bella Ciao jest hiszpańskie. Nie, jest włoskie. Ale przecież ten serial był w Hiszpanii produkowany. No ale to jest włoskie. A. O partigiano, a da 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 da. O Bella Ciao, Bella Ciao, no weź te na parat. Ale, tak, ale ten kadr jest weź dobry. Weź te na parat. No, weź ten aparat! Ale ten kadr serio jest dobry. Czemu jesteś taka leniwa? Boże! No. On wciąż idzie jak burza. Koniec tej siesty, koleżanko. No chodź na rolki, trzeba się ruszyć z domu. Słuchajcie, jest... prawie 18, a ja mam wrażenie, jakbym dalej mogła mieć tą siestę. Ja nie wiem, po co oni mają tą siestę, skoro sensu, to tak rozleniwia człowieka. Daj mi siąść koło ciebie. Jedzą cały czas ten gluten. No. I im się spać. I leżą, tyle. Fajne. Chyba powinien być Włochem. O, ty jesteś Włochem! Nie, bo nie. Jesteś ja Włoszką. Znaczy, ja nie lubię chleba. Dobra, chodź na te rolki. Nie leżę cały czas. No chodź na rolki. Chcesz się przytulić? Nie, ja chcę iść na rolki. Co ci się stało? No chodź! Śmiesznie tak się wykręcasz jak kot, tak no, zawsze ja tak głową. Lubię. No wiem. Lubię. Walentina, na rolki idziemy. Nie może tak leżeć cały dzień. Walentina! No, dobra, idę sama. Ej, przełączę Siri na włoski. O! Halo, hej, jesteś w domu? No, jestem.
A chcesz iść na rolki? No to okay. Za 10 minut w parku. To nie idziesz ze mną na rolki? Nie, bo nie chcę iść na rolki. Więc ja zaliczę kolejny punkt z naszego planu i spóźnię się, bo jadę z koleżanką na fiszkę, więc specjalnie się spóźnię. I minimum chyba z 20 osób się na mnie tak dziwnie popatrzyło. Mamy piękną pogodę, idealną na rolki. Także pewnie gdzieś z godzinka sobie pojeżdżę. A musiałam zmyć flagi z mojej twarzy, ponieważ przetarłam sobie twarz, będąc na rolkach. No i flaga się trochę zblendowała. Artystka wróciła z fiszki. Teraz będziemy robić pizzę, bo jest godzina 8 i jesteśmy głodne. Skończył nam się zdebrandowany sok, więc mamy niezdebrandowaną kolę. No. Ale ja nie chcę, ja nie piję takich rzeczy. Za późno. Będę pić sok pomarańczowy, mówiłam ci! Nie słuchasz mnie. O, ja chcę tak zakręcić ciastem na palcu. O nie! Tak! Tak! Mamma mia Maria! Nie! Josefina? Nie. Janina! W końcu zapamiętałaś moje imię. Dobra, daj mi. No daj mi to serio! Nie, dobra, nie. Wow, Marisa zmądrzała! Gdzie? Au! To się zrobiło w takie jasne. Czekaj. Ja chcę. Ej, no, co zepsułaś ciasto? No, to jest dziura. No, to się... Nieważne. Najlepszy sosik ever. Oj, wiecie, ketchup. Nawalacie. Jeżeli ogląda to właśnie jakiś Włoch, to właśnie opuścił czat. Oj, myślę, że opuścił ten czat dużo wcześniej. Ja jestem tą osobą, która uważa, że ananas na pizzy bueno. Ta połowa ludzi, która nienawidzi ananasa na pizzy, opuściła czat. Jeżeli więcej sera równa się więcej dziur, a więcej dziur równa się mniej sera, to czy to znaczy, że więcej sera równa się mniej sera? Wiesz, ile tu jest kalorii na tej pizzy? Nie, nie wiedzieć. Aja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 j! Pomóż! Jak? No to bierz, weź tą tackę tutaj. I runie! O nie. Ora, facciamo la pizza! Ora, facciamo la pizza! Właśnie, że sobie zwieńczęto! Mi gatto, kochany, ojejku! Tatara coś tam, o bella ciao, bella ciao! Uwaga! Ej, trochę przesadziłaś z kukurydzą. Boże, jak ja się ślinię! Daj mi widelec, albo sama serwis. Mi też daj! I no! Nie trzeba, no, że ona się sama rozwala. Będziemy mieć serż. I tak, będziemy mieć. Ogólnie to włoskie jedzenie jest pyszne, ale gdybym jadła tak codziennie, codziennie musiała robić dżemkę plus 20 kilo gwarantowane. Twój talerz versus mój talerz. Ty zawsze zostawiasz okruszki, a ja zawsze zjadam do ostatniej kropli. Przegraliśmy. O nie. Rozpłacz się jeszcze tak na niby. Czy ty myjesz zęby palcem? Więc to już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, klikajcie łapki w górę i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo kolejne filmy. O, w końcu ja mogę mówić, a ty nie. Sytuacja idealna. Dobra, więc pamiętajcie, żeby wpadać do sklepu zwariowanie.com. Pa! Valentina! No proszę ciebie! Nie mogę zadać! Jest mi bardzo dobrze. Oregano, zawsze w zęby wchodzi rano, a gdy wieczór już nadchodzi, dalej zęby.